przygotować kapuśniak. Jest to bardzo prosty przepis, ale najlepszy smak mojego dzieciństwa. Smak, który ja bardzo lubię, mój ulubiony. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, gdzie jest garnek? Garnek, trzeba znaleźć duży garnek. W dziurawym bucie mieszkamy. Wieszecie. Nie, na trzecia. Na trzecia? Ty urodzasz się na łąkach? Mama! Tak, że to już prawie połowa. Dzięki, to jest jedna trzecia. Pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwie. Dobrze, robię tak, żeby nie marnowało się ciepło. Wspaniale. Odrobina to oznacza ile? Same zmyślają się historie, sam się rozgryzam. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś... Takie piękne ciarki, marchewki kroimy, małe, takie wzdłuż, na cztery części. Wiecie co ludzie, ja bardzo nie lubię cebuli, to nie jest dobra rzecz. Tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. W ten sposób przecinasz na ćwiartki, nie do końca. O tak, zobacz, o. O, i drugą tak samo. I w ten sposób wszystko się ze środka ładnie wygotuje. A później będziesz taki. Wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Mamy tutaj takie duże, dwa ziemniaki i dwa małe, takie o. Przepraszam, takie. O, koło ten ma 5 gram, ten ma 6. 5 gram, mała łyżeczka. Dla mojego przyszłego męża uczę się, będę lepsza. I obieramy. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki Ci mądry Boże, same zmyślają się historie. W trakcie, jeszcze w trakcie, jak warzywa, dodajemy ziemniaczki, a wcześniej jeszcze moja kochana mamusia mi zmieniła na gaz mniejszy. Teraz trzeba będzie tak zwiększyć. Teraz, skoro mamy już gotującą się zupę, mamy tam w środku marchewki, cebulę, ziemniaki i wodę oczywiście, trochę oleju. Gotuje się przez około 15 minut jeszcze. Tak? Potem to sobie tutaj sprawdzamy, czy ziemniaki się zgotowały. Tak. Dodajemy pół słoika kapusty oraz trochę oporu. Zobaczmy, jak pójdzie, więc w tym momencie jest pora na zmywanie. Pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam... Ziemniaki. 15 minut minęło. Jak się sprawdza ziemniaki? Same zmyślają się historie, sam się rozgryzają. Nie zgadza się tego ziemniaczka. Od razu do kosza, nie? Ja to robię tak, nie, żeby nie kapało. Bierzesz to w rękę, rzucasz tu,
Dobrze odciskasz, bo wszystko co w tej cebuli jest, to jest bardzo zdrowe. Tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha. Boczek i kapustę. Wszystko się zdarzyć może. Więc same zmyślają się. Tak połowy tego, czyli jedną trzecią słoika. I chodźmy w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony. Jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Ja lubię marchewkę, jest zdrowa, witaminę C. Mam troszkę C, ale widzę i się gotuje. Wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. Jest tak strasznie słona, ten słod, no w ogóle nie ma słoności. Dzięki ci mądry Boże, sam zmyślają się historie, sam się rozwiązuje. Dobrze zamieszałam. Prawda? Jest kwaskowata? Tak, nie ma, więc troszeczkę soli. Dajemy odrobinkę. Na gościu znużony, gościu znudzony. Nie no, przesadziłaś się. Dobrze, za mało. No dobra. No do rękę powiedziałaś. Teraz ja się pogotuję, jeszcze później najwyżej. Nie, bo już kwasek czuć, ale też. No właśnie też mam.